Dziś zajmiemy się zadaniem wypisz 5 początkowych wyrazów ciągu AN. Zaczniemy od podpunktu A i teraz wypisuję 5 początkowych. Pierwszy wyraz, drugi wyraz, trzeci wyraz, czwarty i piąty. Zwróćcie uwagę, że zapisałam A1 jako pierwszy wyraz, A2 jako drugi i tak dalej, i tak dalej. Co się stało? Otóż ta jedynka zastąpiła tego ena, widzicie? Tu, ta jedynka w tego ena tutaj zastąpiła go. A więc jeśli zastąpiła tego, to tak samo musi zastąpić tego. Czyli tu mogę zapisać 9 razy, już nie n, tylko 1. No i oczywiście minus 7 przepisać. Policzymy to. 9 razy 1 to 9, odjąć 7 to 2. Dokładnie tak samo robimy z dwójką. Tym razem dwójka zastąpiła ena, czyli 9 razy 2 odjąć 7. No 9 razy 2 to 18 odjąć 7, czyli 11. Co będzie z trzecim wyrazem? Trzeci wyraz, czyli trójka zastępuje n. Wszystkie n, które znajdziemy, a więc 9 razy 3 odjąć 7. 9 razy 3, czyli mamy tutaj tabliczkę mnożenia oczywiście, czyli 27, a więc wpisujemy 27 odjąć 7, co daje nam 20, tak? Pamiętamy o tym, że wykonujemy takie zwykłe podstawienie, tak jak w funkcjach. Jak mieliście liczyć f od 1, podstawialiście pod x 1. Jak f od 3, to podstawialiście trójkę. Jak będziecie mieli f od 4, to podstawiacie czwórkę, czyli tak samo wykonujemy w ciągu. A więc podstawiamy tym razem czwórkę. 9 razy 4 odjąć 7, czyli 36 odjąć 7, mamy 29. No i ostatni, piąty wyraz, 9 razy 5 odjąć 7, to się równa 45 odjąć 7, to się równa i mamy 38. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że przy podstawianiu oczywiście nie wolno Wam pominąć żadnych znaków, tak? Czyli nie wolno Wam zgubić tej siódemki tu oraz pamiętać o kolejności wykonywania działań, że w tym wypadku najpierw było zawsze wykonywane mnożenie. Gdybyśmy mieli policzyć 6 początkowych, nie 5, no to jeszcze byśmy musieli policzyć 6 wyraz, gdyby było 7, no to 7 wyraz i tak dalej, pokażę ten jeden tutaj, żebyście wiedzieli, o co chodzi, czyli 9 razy 6 minus 7 równa się i tak dalej, tutaj i tak dalej, tak? Kolejny podpunkt, podpunkt B. Przepiszę wzór, żeby było nam łatwiej. I teraz pierwszy. Pierwszy wyraz, zapamiętajcie, to po prostu A1. Czyli jedynka zastępuje N. Tego też. No i tego też. Czyli co będę miała? Tu przepiszę, żeby było widać. A1 jest równe 4 razy N do kwadratu, czyli 1 do kwadratu. Minus przepisuję. I w miejsce N-a wstawiam tę jedynkę. A teraz po prostu kolejność wykonywania działań. Najpierw potęgowanie, czyli pozostałe przepisuję 4 razy. 1 do kwadratu to 1. Odjąć 1. Kolejność wykonywania działań. Najpierw to 4 razy 1 to 4. Odjąć 1, czyli 3. Możemy policzyć drugi wyraz. Drugi wyraz to jest po prostu podstawienie dwójeczki tym razem. Tu, tu i tu. No to proszę. 4 razy 2 do kwadratu. Odjąć 2. Czwóreczkę przepisuję razy 2 do kwadratu, bo kolejność wykonywania działań tutaj jest potęgowanie pierwsze. 2 do kwadratu to 4. Odjąć 2. 4 razy 4, 16. Odjąć 2, 14. Oczywiście można te operacje wykonywać w głowie. Ja po prostu pokazuję kolejno, żebyście nie mieli wątpliwości, jak to wykonać. 4 razy. Tym razem trójka, miejsce n-ów, czyli 4 razy 9,
odjąć 3. 4 razy 9, 36, odjąć 3, 33. Czwarty wyraz mamy taki, czyli 4 razy 4 do potęgi drugiej, odjąć 4, to się równa. Czwórkę przepisujemy, a stąd mamy potęgowanie 4 razy 4, czyli 16. Kolejność wykonywania działań 4 razy 16, czyli 64, odjąć 4, a więc 60. I piąty wyraz, 4 razy 5 do kwadratu, odjąć 5. To wszystko oczywiście zależy od wzoru, jak mamy to zapisać. 5 do kwadratu to 25, odjąć 5. 4 razy 25 to 100, odjąć 5, mamy 95. Oczywiście wszystko będzie zależało od wzoru, który macie podany. Ten wzór będzie pokazywał kierunek, jak mamy tutaj wykonywać, ale za każdym razem będziemy wykonywać tak samo początek. Pierwszy wyraz A1, drugi A2, trzeci A3 i tak dalej, i tak dalej. Teraz usunę wszystko z tablicy i będziemy dalej kontynuować podpunkt C. No to mamy kolejny podpunkt C. Przepiszę. Pamiętajcie, że przy przepisywaniu trzeba uważać, żeby nie popełnić błędu. I teraz ponownie wykonuję to samo, czyli A1 jest równe. Czyli pierwszy wyraz, a więc w miejsce n-ów wstawiam 1. No to proszę bardzo, kreska ułamkowa, w mianowniku 1, tutaj ta jedynka przepisana, tu minus dwójka przepisana i jedynka wchodzi w potęgę. Wykonuję najpierw potęgowanie, minus 2 do potęgi pierwszej, to po prostu minus 2. No i teraz wykonuję. Minus 2 przez 1 to minus 2. Dodać 1, no to wiemy, że to minus 1. Mogę przejść do obliczenia drugiego. Minus 2 i tym razem dwójka tu, czyli drugi wyraz. Podstawiam dwójeczkę w miejsce n-a i wykonuję. Minus 2 do potęgi drugiej to minus 2 razy minus 2, czyli 4 dzielone na 2 plus 1. 4 na 2 to 2. I jeszcze 1, czyli 3. Trzeci wyraz to minus 2, bo tu jest we wzorze, do potęgi trzeciej, bo n teraz zamieniam trójeczkę, przez 3 plus 1. Minus 2 razy minus 2 to 4 i razy minus 2 to będzie minus 8 trzecich plus 1. I tutaj znajomość ułamków zwykłych, zamienię jedynkę sobie na 3 trzecie i wychodzi mi od 8, jak odejmę trójkę, to będę miała minus 5 trzecich, czyli minus 1 cała i 2 trzecie. Jeśli nie jestem pewna, sprawdzam, 3 razy 1 to 3 plus 2, 5. Faktycznie minus 5 trzecich. Czwarty wyraz. Ponownie wykonuję minus 2, tym razem do potęgi czwartej, bo n jest czwórką, przez 4, no i plus 1. Minus 2 do potęgi czwartej. Może za szybko tego minusa napisałam, ale to nic. Minus 2 razy minus 2 to 4. Minus 2 razy minus 2 to 4. A więc mamy 4 razy 4, czyli mamy z tego 16. Poprawię tu. 16 czwartych. Plus 1. 16 czwartek to jest 16 dzielone na 4, czyli 4 plus 1, czyli łącznie 5. I ostatni wyraz, piąty. To podstawiamy już piąteczkę, ale pamiętamy, że wszystkie inne liczby, które nie są n-ami, zostają przez nas przepisane. Minus 2 do piątej to jest minus 2 razy minus 2, czyli plus 4 razy minus 2. To będzie minus 8 razy minus 2 to plus 16 i razy minus 2 minus 32
piąte. Plus 1, ale zamienię od razu na ułamek 5 piątych. I od 32 trzeba będzie odjąć, ponieważ są innych znaków, tak? Odjąć sobie piątkę, czyli będziemy mieć minus 27 piątych. Oczywiście można wyciągnąć całości. Jak to się wykonuje, to po prostu jakbyśmy ile piątek było w 27 albo dzielili 27 na 5. Mamy 5 razy 5 to 25, czyli 5 piątek, tu minus jeszcze. Mianownik zostaje 5 i 5 razy 5 to 25, czyli zostaje nam reszty 2. Ponownie usunę wszystko z tablicy, bo wykonałam podpunkt C i zajmę się ostatnim podpunktem D. Podpunkt D jest nieco trudniejszy. Tym razem trzeba będzie go troszeczkę inaczej liczyć i już tłumaczę. Popatrzcie na ten zapis. Mamy wzór 4 przez n, ale dla n-ów parzystych, czyli wtedy, gdy n będzie parzysty, będę korzystać z górnego wzoru, ale gdy n będzie nieparzysty, z dolnego wzoru. To jest tak, jakby były dwa wzory. Czyli jak będę liczyła a1, to jest wzór, jedynka jest liczbą nieparzystą. Jak będę liczyła, może tutaj, a3 i a5, to są wyrazy nieparzyste, jedynka, trójka, piątka, nieparzyste, będę korzystać z dolnego wzoru. Czyli 2 do n, n jest jedynką. 2 do 3, bo trójką n jest, i 2 do 5, bo n jest trójką i piątką i jedynką, tak? Takie podstawiamy. Tu był jedynką, tu był trójką, tu był piątką. 2 do pierwszej, czyli 2. 2 do trzeciej to 2 razy 2 razy 2, czyli 8. I 2 do piątej, 2 razy 2 razy 2, 8 razy 2, 16 razy 2, 32. Mamy policzone nieparzyste. Teraz policzymy parzyste, czyli a2 i A4. A2, ponieważ parzyste są tu, to będę wstawiać tutaj dwójeczkę. I teraz tu będę wstawiać czwórkę za N. 4 dzielone na 2 to 2, 4 dzielone na 4 to 1. W ten sposób policzyłam 5 początkowych wyrazów każdego z tych ciągów. I to wszystko, jeśli chodzi o to zadanie. Dziękuję bardzo.